Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy. Oswaja się Pan powoli z myślą o pożegnaniu z prezydenturą w Chorzowie? Wie Pan co, nie muszę się oswajać, ponieważ jeszcze dosłownie 4 lata temu ja podobnie uważałem, że musi być kandydatura wprowadzona. Aczkolwiek widzi Pan, z czasem to się, to stanowisko, ten pogląd się też niejako trochę zmienia, ewoluuje w związku z tym, że dzisiaj widzę, że jeszcze nie wszystko udało mi się zrobić, nie wszystko jeszcze zostało zrobione, wykonane. Jeśli dostał Pan 2 kadencje 5-letnie, to co, nie wystarczyłoby? Wydaje mi się, że jeszcze to jest trochę mało. Ja myślę o 10 lat? Mało? Wydaje mi się, że 2-3 kadencjach. Ja Pan powiem, dzisiaj się... Ale 2 kadencje jeszcze 5-letnie. Jak jeszcze 5-letnie? No, a dodatkowo 5-letnie. No tak, a tak, oczywiście. Wprowadzamy kadencyjność, mamy 2 kadencje. Prawdopodobnie 5-letnie, takie są też pomysły. No i ma pan jeszcze 10 lat na rządzenie, to chyba wystarczy, żeby... To wystarczy w zupełności. Szczerze, natomiast obawiam się jednej rzeczy, że to prawo będzie działało wstecz. No właśnie, i tutaj traktujecie poważnie to zagrożenie? Tak, tak, oczywiście, bo wie pan, no nie zmienia się reguł gry w czasie gry, tak? To jest moje zdanie oczywiście. I tak jak powiedziałem, no dzisiaj nie wszystko jeszcze jest zrobione, nie wszystko mi się udało wprowadzić, zrobić, zrealizować te wszystkie koncepcje, projekty, które są już gotowe na półkach. Mamy gotową dzielnicę, mamy projekt dzisiaj realizowany pod tytułem Chorzów Nowy na przykład, który będzie pewnie trwał jeszcze z 2-3 lata. I to tak naprawdę zahaczy o jeszcze kolejną kadencję, więc to jak powiedziałem, ja zgadzam się z kadencyjnością, natomiast no, nie zmieniamy reguł gry w czasie czy gry. Argumentem za kadencyjnością jest rozbijanie lokalnych układów i sitw, jak mówią zwolennicy tego rozwiązania? To jest absurd. To nie jest uzasadnienie realne. Wydaje mi się, że takie prawdziwe to jest to, aby po prostu każdy człowiek ma jakiś czas intensywnego myślenia, intensywnej pracy. I to może być uzasadnienie, tak, że po tych 10 latach ta intensywność, ta kreatywność prezydenta może się wyczerpać. I tu jest właściwe uzasadnienie, że może jest potrzeba zmian, może jest potrzebna nowej osoby, a tym stanowisku, aby znowu ktoś kreatywnie przyszedł i intensywnie pracował. Myślał i intensywnie pracował. A może limit kadencji należałoby też wprowadzić, odbijając piłeczkę dla posłów? Ależ oczywiście, zgadzam się z tym w zupełności, że jeżeli wprowadzamy kadencję wszędzie, znaczy w samorządach, to również w parlamencie, bo tam również się wyczerpuje pewien potencjał z tego, co można zaobserwować. Czy wy jako samorządowcy będziecie ten argument podnosić, bo ta ustawa będzie na pewno konsultowana z korporacjami samorządowymi na przykład? Na pewno tak, na pewno podniesiemy argument równouprawnienia tak zwanego, czyli jeżeli wprowadzamy kadencję, to wszędzie. I na pewno będziemy wprowadzać też pogląd, że nie jest to rozwijanie sitw, powiedzmy kadencyjność, ale właśnie ta kreatywność i intensywność pracy prezydentów. A propos zmian i końca kadencji, to dobiega chyba ona w KZK GOP na stanowisku prezesa. Kiedy ta zmiana pańskim zdaniem dojdzie do skutku, bo słyszałem, że to już tylko kwestia czasu? Nie jest to przesądzone. Nie wiem, czy taka faktycznie jest opinia, że jest kwestia czasu. Wydaje mi się, że większość prezydentów, którzy są... Po ostatnim zgromadzeniu prezydenci powiedzieli, że dają sobie czas na opracowanie pewnego programu zmian w KZK GOP. Dokładnie, ponieważ problem jest złożony. To nie jest to kwestia personalna. To jest problem, bym powiedział, bardziej natury funkcjonowania KZK GOP-u i właśnie tej intensywności pracy. A praca dotyczyłaby jakby zmiany podejścia do tego, co dzisiaj, z czym dzisiaj mamy do czynienia. Otóż samorządowcy, czyli prezydenci są coraz bardziej oburzeni faktem, że składka rośnie. Tak? No składka rośnie dlatego, że jest coraz mniej klientów, coraz mniej pasażerów. Budujemy przecież centra przesiadkowe, remontujemy tory, płacimy, to wszystko jest opłacane poprzez składkę do Trawa i Śląskiej, którzy są głównym wykonawcą, inwestorem tych modernizacji. Malało paliwo, a malały ceny paliwa przez lata, a jakość usług, czy jakość usług oferowanych przez KZK GOP jakoś polepszyła się. Tutaj też można powiedzieć, tak, no właśnie, można powiedzieć argument taki, że jakość paliwa malała, natomiast wymagania prezydentów co do jakości transportu, czyli autobusu, tramwaju, ale coraz, macie prawa do takich wymagań, jesteście pracodawcami tego. O, oczywiście, tak, tak. Pana, no więc my sobie życzymy, aby jakość autobusów była coraz lepsza. Dzisiaj się już mówi o autobusach z napędem hybrydowym, czyli elektryczno-spalinowym, ale mimo to, że cena paliwa jest niska, no to więc, ale autobus jest droższy, więc gdzieś to się wszystko bilansuje. Niestety. Z tego budżetu tegorocznego jest pan uchwalonego nie bez problemów, jest pan zadowolony?
Wie pan co, no nie do końca, bo ja już podnosiłem parę lat temu kwestię, dlaczego finansujemy inwestycje w tramwajach śląskich poprzez składkę. Dlaczego nie jest to wyodrębnione jako składka inwestycyjna, osobna jak gdyby, osobne środki przeznaczone na tą modernizację w postaci wydatku majątkowego, bo to głównie ciąży na budżetach miast, ponieważ cała składka dzisiaj, którą miasta płacą, jest wydatkiem bieżącym i to jak gdyby, to nam zaburza wynik budżetu, czy też algorytm Rostowskiego, tu się mówi, tak, który należy spełnić, każda gmina musi spełnić, aby RIO dany budżet zaopiniowała pozytywnie. W tym budżecie KZK GOP niesłychane dla mnie były zmiany po proteście prezydentów, kiedy nagle bez jakiegoś logicznego uzasadnienia wpływy z biletów w tym tegorocznym budżecie podwyższono o 3 miliony złotych. Z czego? Z jakiego kapelusza to powstało? Bo to jest, pachnie jakąś wirtualną księgowością. No tak to na pozór może wyglądać, bo faktycznie trudno dzisiaj z dnia na dzień założyć, że raz paszerów będzie na przykład, jako przykład mówię, milion, a za drugim razem założyć, że będzie 1,5 miliona, prawda? No więc skąd takie przyrost na nas wziął? A zgodziliście się na ten budżet? No tak, bo każdy jest zadowolony z tego, że ta składka została mu obniżona. Każdy prezydent oczywiście jest zadowolony, że mu składka została obniżona, że płaci mniej niż pierwotnie, tak? W przypadku Chorzowa jest to 1,5 miliona złotych, w przypadku pewnie Świętowic około 1 milion złotych. Więc dzisiaj każdy się cieszy, że nie musi płacić więcej, ale każdy się nad tym zastanawia, jakim cudem, co się stanie na koniec roku, tak? Czy nie będzie trzeba, powiedzmy, dopłacać do tej składki. Na koniec jeszcze, skoro mówimy o pieniądzach, jak i kiedy Chorzów odzyska 18 milionów złotych, które pożyczył Ruchowi? No jest to zapisane dokładnie w umowie, w porozumieniu. Te środki będą pochodziły albo z transmisji z Ekstraklasy, tak, z Kanał Plus. Będą pochodziły również z transferu w przypadku sprzedaży zawodników. Słyszałem, że jesteście na końcu kolejki w tej chwili wierzycieli. Jako wierzyciel. Nie, jako akcjonariusz, powiedzmy, w tej spółki, a miasto ma 22%, możemy o tym decydować. Mamy swojego przedstawiciela w zarządzie dzisiaj, również dwie osoby w Radzie Nadzorczej, więc mamy kontrolę nad tym, co się dzieje z finansami i co się w ogóle dzieje w klubie. W jakiś sposób mamy na to wpływ. Oczywiście nie angażujemy się w kwestie sportowe, bo nad tym się nie znamy i nie chciałbym tutaj jakby zabrać głosu, ani decydować o tym, jaki zawodnik ma być sprzedawany, jaki kupowany, bo to nie o to chodzi w przypadku samorządu, ale po prostu mamy wpływ na tym, co się dzieje z finansami. Ostatnie pytanie. Żałuje pan decyzji o tej pożyczce, która została udzielona Ruchowi, kiedy przed tym jeszcze, jak dowiedzieliście się o realnej, faktycznej sytuacji finansowej tego klubu? Wie pan, to trudno powiedzieć, czy żałuję. Była taka potrzeba, tak? Każdy liczył, wszyscy liczyli na to, że miasto pomoże, że miasto wesprze. Widział we mnie, czy też w Radzie Miasta ostatnią deskę ratunku, aby klub dalej grał w Ekstraklasie. No i taką decyzję radni wraz ze mną podjęli. Natomiast dzisiaj sytuacja się oczywiście zmieniła nie tylko pod kątem, bym powiedział, finansowym, bo tutaj uległa lekka poprawa. Jest większa stabilizacja, natomiast pod kątem sportowym, nie oczywiście tego, co się stało ostatnio, czyli kary Komisji Dyscyplinarnej PZPN-u, która... Pokłosie sytuacji finansowej. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.